Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną Bartek. Gram sobie. Damix. Hejka. Oraz Guzik. Siema, jestem Hogaty. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5, oczywiście. Online multiplayer i dzisiaj zagramy sobie po raz chyba już trzeci w karierze tutaj trybów adwersarza w... jak to się nazywa? W tryb, tak? W tryb Hasta la Vista. Także, oczywiście to jest tryb rowerzyści versus kierowcy ciężarówek, tak? Da. Coś takiego, no. Rowerzyści kontra ciężarówki. No nie, nie chcę być bogaty! To jest chyba jeden z najlepszych trybów tak naprawdę, jeżeli chodzi o tryby adwersarza. I całkiem zawsze fajnie się w niego gra i go ogląda, ale dzisiaj zaczniemy od tych najtrudniejszych, czyli od mapy numer 5. Oczywiście przypomnę też, że jeżeli odcinek wam się spodoba, to możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia i wpaść do chłopaków na kanały, które będą w opisie pod filmem, także lecimy! Bartek, prądawaj. I jeszcze zagłosujcie w ankiecie. Jezu, znowu z tymi ankietami, dobra. Okay. A kiedy o komentarzu? Hogaty to nowoczesny youtuber i korzysta z ankiet. Dobra, tam, ty lepiej się, kurczę, skup na tym, żeby się nie wydupić. O, Bartek, zapiłem się! Skupię na tobie, go! No, tam Bartka walić. Aha! Co? Co, Bartek, czemu umarłeś? By trafik potrącił. A bo jest ruch w sumie włączony, no Bartek ginie nie. Od trafika, no to kurde, naprawdę nie. Małem porę przeciwnikom. Ja pierdzielę, patrz co się dzieje, Bartek, widzisz to? Widzę to, co za... Wy też, co się stało? Co? Lagi są. Ja to ma lagi. Pierdolę, patrz się na to! Dlaczego, ta, co tu się dzieje? Co ten gościu robi? Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia. Miliony wymiar. Powiem tak. Dzięki temu jest szansa, jest nadzieja. Jest no właśnie, za dyma kurde, i jest draka. Tutaj, że jest włączony. Dymka fiu! Nie! Fuck! Myślałem, że te z tyłu dwa pojazdy, które minąłem, że one przetrzymają, nie? No. Dajmy infory, oczywiście. Ruch uliczny, oczywiście czy... pierwsza, żeby nie było, daliśmy infory. Ale no. Powiem tak, jak na tę mapę, jak na mapę numer 5, to jest bardzo dobry wynik. Chyba nigdy tu nie dojechaliśmy do tego momentu. Tak to nie? Tak mi się wydaje. No, na tej mapie po prostu jest bardzo trudna jako rowerzysta. To jest prawie nie do zrobienia jako rowerzysta. Musisz mieć farta dużo właśnie. Damix, słyszałeś. Tak ja. Tak. Bartek, ty miałeś takiego skilla, że się rozwaliłeś na samym początku. Dałem infory. Nie było. No, my zaraz wam pokażemy, co widzisz to znaczy te samochody skill. Przed nami, Bartek? Tak. Właśnie, z tego dlatego, właśnie dlatego oni mogą to co wygrać. Co oni robią? To są jakieś najerbane. Mogą to wygrać. Jadę po tego, po lewej, ty po prawej. Jedź po jednej, ja po... właśnie. Czy no odwrotnie? Nie, Bartek, na odwrót. Właśnie, no mówię na odwrót. Dlatego wszyscy pojechaliście... Dawaj tego gnoja po... O nie. Powiem tak, jeden przejechany Bartek, reszta jest twoja. Ten prawie zaliczony. Dobra, Damix, bo wiesz, no tu... Kurczę... Mam go! Nie. Nie ma. Za duży ten ruch uliczny. Mam guzika. Teraz ci pomóc. Leci pomóc, Hogaty. No Damik sobie wstaje obok rowerku, papa. Nie radzisz, kurde. Jezu. Okej. Rozsmarowany. To, czyli co, dalej uważacie, że jednak to było bardzo blisko, gdzie dojechałem? Tak. Skoro zostaliście rozsmarowani w pierwsze... Nie. Ale my nic nie mówiliśmy, co? No właśnie, to Bartek mówił. A nic nie mówiłem, co wam chodzi. Okej. Bartek, proszę bardzo. Mi się wydaje... Powiem tak. Bartek, niech teraz pobija ten rekord. Powiem tak, dojadę do mety. Do mety dojadę. Tak, perfekto będzie. Nie było ruchu ulicznego. Takie perfekto. Ale gdyby nie było ruchu ulicznego, myślę, że byłoby łatwiej. Tak, bo nie byłoby łatwiej dla nas. Bez ruchu ja wiem. No, o to chodzi tak, właśnie, no. Tylko... Teraz jest za łatwo dla nas. Nie. No teraz jest łatwiej dla rowerzystów z ruchem ulicznym. Tylko dzięki temu ruchowi ulicznemu ja byłem w stanie was unikać przecież przez tyle czasu. No. Tylko dzięki temu. Tak, no... Ja ci powiem tak, my już trochę w to pograliśmy jednak kiedyś, nie? Czy to na live, dobra, czy to właśnie... Bartek. Ups. Dobra, walić go tam. Co zrobił? Żyję! Co zrobił? Guzik! Żyję! Ej, ale to było dobre to, co Guzik zrobił. Naprawdę, to było mega.
Hacy, wszystko w twoich rękach. Co zrobiłeś? No tak zablokowałem go. W sensie nie no, że obrócił się, w sensie, tak zdążył przejechać obok, ale jeszcze zdążył się obrócić. A ty cwaniaczko. A, zrobiłem cię, do ostatniej porobiłem cię. O Jezu, co tam niebieski tir, co nie? What the hell? Dwa niebieskie tiry. Dwa niebieskie, tam jest jeden biały, jeden niebieski. Nie, dwa niebieskie tutaj są. Ty śpiesz, jest jeden niebieski. Tutaj. Ale zawinął ten zawodnik! Na farcie wszystko. A ty łatwiej się dają for jak zwykle. Mhm. Za to nam płaci, nie? On wam płaci za coś? No a jak? Przywarcił! Ej, no znowu to jest fart! Przywalił w guzika, tak? Ty dam przywaliłeś w guzika, no? No specjalnie, bo my się dogadaliśmy przez no właśnie. Ja pierdzielę, naprawdę. To były fory oczywiście. Nie no, to jest trudna mapka dla rowerzystów po prostu. To, że przejechał czwarte mostu, to czysty fart. Dziękuję. No już nie róbcie tych zdjęć, już nie róbcie tych zdjęć. Dobra, druga mapka będzie nasza, zobaczysz. Powiem tak, no zależnie, zobaczymy jaka będzie mapa. Zaraz sobie wybierzemy mapę. Może mapę numer 4, jeżeli nam się tutaj pojawi. Okay. Ale to zobaczymy właśnie, już za momencik. Jak wszyscy klikną, guzik. No ja nie mogę już klikać. No widzisz, widzicie proszę państwa, guzik nie może już klikać. Guzik kurczę to już są problemy. Co tutaj się pojawiło, Boże. Jedynka, dwójka, czwórka jest czwórka, jest czwórka. Czwórka, go czwórka, to jest kolejna trudna mapa. Chyba raz w historii grania w Hasta La Vista udało mi się chyba tam dojechać do mety. Hasta La Vista. Hasta kurde, ty Polaku jeden najgorszy. Ja nie wiem, jest napisane H, ja jestem prostym człowiekiem, więc czytam Hasta. Jest napisane Hogaty, to ja czytam Hogaty, a nie Hogaty. Hogaty. A skąd wiesz, że to jest nieme H? No. Ja słyszałem jak Arnold Schwarzenegger mówił Hasta La Vista, baby. No tak, mówi to. Bo on był Niemcem. Potwierdzone info. A ja jestem Polakiem, elo. Polakiem. Jeszcze jakiś problem? Polakiem. Ja mam, kurczę, jakieś dziwne rzeczy na koszuli, także ja wiem, jak się mówi. Ja mam taką, widzicie, właśnie wakacyjną koszulę. Także powiedz, ja wiem, napiszcie w komentarzu, w którym odcinku ostatnio miał Hogaty te koszule. O Jezu, tydzień temu. Teraz jego ulubiona ta koszulka. Czemu, Bartek, ty masz normalny strój? Mam uruchomienie sesji. Te stroje. Mam uruchomienie sesji. Dlatego, dobra, musimy chwilę poczekać jeszcze na Bartka. A to piszą zawsze pod odcinkiem, że kupujemy internet dla guzika, to proszę. Dobra, no spokojnie, komputer mi się po prostu przestał. Z guzika tak przegrzał tylko głupotę. Tak było. Tak, ja mam ładną, brzydką maskę. Mam. Tryb adwersarza, Hasta La Vista, mapa numer 4. Idziemy z lamusami. Teraz my jesteśmy tirowcami i tirówkami, także... Ej! Chyba ty! Ja zapomniałem wcisnąć caps locka na początek. Ups. Ej, guzik akurat jakąś śmiecie najgorszego. Kurde, a kondycja w dolnym rogu. Agresywnie, dobra. Pytanie teraz za 100 punktów. Czy rozwalimy ich przed mostem, czy za mostem? No, zawsze ten most był najgorszy. Ten most, żeby przejechać, to jest trudna sprawa. No, potem jest okej już. Bartek bierze dokładnie. Bęk i nie przejechał. Ani trochę. Nie. Nawet nie musnął. Okej. Ten tak. Bartek. O tam. Elo. Nawet więcej niż muśnięty. Jezu, ja dalej klikam. Ej, czemu cię nie zgniotło? Aha, wziąłem samochód. Wziąłem samochód na niego. O Jezu, ale to był unlucky. Jak ja spadłem na ciebie centralnie. Mam tam miksa, mam tam miksa. Dobrze, ja mam guzika. Uciekam. Ej, jak ty się pojawiłeś z przodu nagle? Ty robisz. Chciałem wsiąść do tego samochodu. Dobra, guzik rozjechany. I damiks rozjechany, dziękujemy. Guzik, jedziemy z nimi. Porobieni. Jedziemy z nimi. Porobieni. No, Bartek, teraz musimy nawet nie dojadą do końca mostu. Wyniuchać w tym momencie. To jest easy, jak nie powiem co. Teraz tak, naszym celem, Bartku. Co jest naszym celem, Bartku? Stacja benzynowa. Jechanie do mety. Wygranie tej rundki z takim samym. No tak, to jest celem nadrzędnym, ale to jest. Chyba głównym. Naszym celem. No nadrzędnym, jest... Chyba głównym, halo. Chyba głównym. Nie, chyba. Nie, nadrzędnym czy głównym? Podrzędnym. Jestem główny. No. Nadrzędnym. Dobra. Lecimy.
Bartek, co się tu tak... Jedziemy! Ale w sumie powiem wam, że macie fajne rowerki tutaj mają. Jedziemy. Naprawdę, kolażuwa taka. Widziałem takie ostatnie, kupowałem swój rower. Dobre kolażówki. Chyba Lucek jeżeli ma taką jeżeli nie wiecie, że Hogaty ma nowy rower, to jeżeli nie wiecie, że Hogaty jest rowerowym świrkiem. Snapchat Hogatos. I czemu ty, Bartek, wolniej ode mnie jeździsz? Chodź, w moim pędzie aerodynamicznym. No ty, Guzik, wolniej ode mnie jeździsz. No właśnie, dawaj, a nie, ale zawsze to ta. Przejedziemy ten most na spokojnie! Ej, wytyfy! Nie mają żadnych szans, no bo no będzie, jak to? Peleton. Peletony tak jeździły przecież. Elo. Jak debile! Dobra, ja biorę Bartek. Jak takie... Dobra, peleton, Bartek, kontynuujemy! Na tych komediach amerykańskich zawsze były takie głupki. No to wy właśnie, elo. No. Bartek, uważaj, Damix! Bini. Jak ich porobiłem! Biały poruszek ci nie prawie walnął. Ja pierdzielę, co no tu się dzieje? Dobra, no. Dobra, jeden z głowy. Bartek, uciekaj! Uciekaj lewą stroną jak najbardziej, ja prawą. Guzik jest już porobiony w tym meczu. Aby za tym... Jadźcie! Dobra, jadę, wracam. Potem będą, zobaczysz, że uciekaj, Bartek! Od was. Uciekaj! Uciekaj najdalej jak potrafisz! Nie, nie, czemu za nim? No, bierz Bartka. A Hogatek, a masz gonić Bartka właśnie. Dawaj, 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 dawaj! Bo to ten, kto pierwszy Jezu, dojedzie. Jak znubili! Boże! Czemu? Boże, jeszcze pozwolili czemu mi rower zabrać! Czemu nie pojechali? Ja ej, nie, naprawdę zrąbaliście teraz, ostro. Damix! Tak ostro się nie zrąbane, no. Pyk! Gdzie ty jedziesz? Na wakacje? No goń gościu, Bartka, ja chodź, zostaw go tam, zostaw, Bartka! Bartek, dojedź do mety! Ja bejtuję bo tutaj Damixa. Bo tutaj potrzebujemy dwóch, nie bejtuj go, nie weź, w sensie nie... Ja bejtuję nie Damixa, dawaj Bartek do mety, jest meta? Jest? Ej, tutaj jest meta, ja myślałem, że wy do... Porobieni! Dobrze! Ja myślałem, że to trzeba do stacji benzynowej aż do... Porobieni! Powiem tak, easy. Easy. Damix, masz za nim jechać! Ej, Bartek, czy ty jechałeś prawie do samego końca bez nikogo na plecach? Jechałem z nim, znaczy dwóch razy chyba robiłem jakoś fajnie. No, to bardzo dobrze. Damix tak próbował, jeździł obok mnie. A najgorsze to było to, jak Damix mnie przetrącił i zamiast pojechać dalej za sumie Bartkiem, ciebie. Został przy mnie, a Guzik też nie trafił, pojechał dalej, gdzie miał, wiesz, dużo straty do ciebie, tak na dobrą sprawę. To błąd. No to był mega błąd. I jeszcze wiesz, Damix mi pozwolił na dobrą sprawę wejść na rower z powrotem, także mu uciekałem. Ja ci podsunąłem pod twarz ten rower. Okej, okay, to trójeczka. Jeden jest na ten moment. Tak, 1-1 jest, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że teraz... A to wygrywamy easy wygrać. Normalnie. No, tamte są już łatwiejsze, powiem tak. Miech wydmuszki normalnie. Ale udało się. Także, no nie powiem tutaj... nasi przeciwnicy nie grzeszą inteligencją. O, mam nadzieję, że wiecie, że to ich podjudzi troszeczkę i teraz lepiej zagrają. Tak naprawdę. Oby. Powiedziałem tak tylko dlatego tak powiedziałem, naprawdę. Serio. Także okej, okay, lecimy. Rowerzyści mają za zadanie dojechać na rowerach do końca drogi numer 68. A co mnie 69? Żeby Bartek się nie śmiał. Ej, zmieńmy drużyny teraz. Nie, jedziemy w takich samych składach, halo. Są bardzo dobre składy. Piękni kontradycy. Nie podoba ci się coś, Damix? Nie. Patrzę na guzika na to. Mogłabyś się ładnie uciec. O, jak ładnie. FM chyba wolałbym być rowerzystą teraz? Nie, co ty. Chociaż ta mapa jeszcze nie jest. Ta pierwsza i druga mapa to są takie typical pod rowerzystów. Łatwiejsze, pierwsza i druga. Tak, tamte są mega. Tamte są mega ułatwione dla rowerzystów. Nie, znasz się. Bo nie masz dużych takich fragmentów jak tutaj, o masz ten most, tam miałeś most, miałeś wiesz, zamkniętą masz przestrzeń, góry za to, gdzie nie? Możesz wjeżdżać. Tam masz po prostu góry. No tak, ale musi gdzieś uciekać. Wyjechać, nie? A tu są barierki, więc za górami też nie pojedziesz za dużo. Czemu ja mam połowę HP już? No ja bo zaraz też. Będziesz miał zero, elo. Jak się załatwimy? Bójcie się, mi się! Wrogowie dziedzica. Ja pieprzy! I się przyjechany? Damix będzie utknął. Damix utknął! W wodzie? Kurde... O nie. On zleciał! Nie. Co? Walnąłem go! Trafiłem. Gdzie ty masz rower? Bartek! Nie. Bartek! Zgubił rower!
Dajcie mu znaleźć jasne. Rower. Powiem tak, aż tak braku jakiejkolwiek walki to się nie spodziewałem tutaj. A gdzie słyszałem, że stawicie opór przynajmniej, no też się zaciąłem tym. Bo dlatego się nie wjeżdża za bardzo do tamtej miejscówki, panowie, naprawdę. Nie wjeżdża się tam. No, ale gdzie ty jesteś, Gaty? Ja się musiałem zrespić z powrotem. Aha. Bartek, czy ty pojechałeś dalej gdzieś z nim? Nie, ja jestem z nim, no. Jadę sobie z nim. A, okej. Okay. Ale wy pojechaliście, dlaczego ty nie powiedziałeś? Dlaczego ty w ogóle go tam nie zatrzymałeś? Wytyfy! Dałem mu fory. Bartek, zero info! Bartek, zero info, ja się dziwię, co się dzieje, dlaczego ich tu nie ma. Cisza. Dlatego tylko tego użyłem, respawnu, nie? Ponownego, bo w sumie mógłbym inaczej to zrobić, ale... No, Bartek był przy gościu bez rowerka, no to... Jak go robi w ogóle Damix? Kochanie, daj mu fory. Uważaj, Hogaty jedzie. Tak rozpędzony dosyć mocno. Spokojnie. Ja wiem, on może teraz cwaniakować, ale jest pewien moment, w którym on na tym cwaniactwie straci. Ja znam tę mapkę. Elo. Serio? Znam tę mapkę. Ja na niej zbyt często nie gram. Dawaj tu. Bartek, ty musisz z drugiej strony, nie za mną. No właśnie, Bartek pojechał. No właśnie. Teraz jest ten moment. No i teraz już. Dobra, to teraz ja gram 1 versus 2, tak? Okej. Okay. Ej. No bo on może go teraz sobie szaleć po lewej stronie, ale to mu nic nie da w przyszłości. Go u winogronka. Też mi się no, tak, może sobie jechać. Ja go puszczę nawet tamtędy. Bo jest pewne miejsce, w którym on już nie pojedzie na górki, bo są barierki po prostu, także... A, w samym mecie praktycznie chyba, nie? Nie, no już odtąd to tak naprawdę. 2 minutki jeszcze masz. Chwilę będzie miał... No, już nie mówiąc o tym, że czasu mu zaraz zabraknie. Jak jest tak poza terenem, no, będzie za chwilę. No, też może być. Podobnie. On jedzie teraz tamtą drogą. Bartek, no nie rób tego, co ja, no! Naprawdę, dobry, proszę tego. Cię! Rób coś innego, jak ja jadę w lewo, to no, to będzie teraz ważny moment. Giereczkę. Elo. Oj, easy. Właśnie. Easy. Powiem tak, wyczekane. No koniec, po prostu byłem ten. Po prostu dałem mu się wykazać, żebyś go tam zgniósł. No ja mam dziwne wrażenie, że jednak nie. To nie, ale prawie było. Prawie że jednak nie. Nie znasz się. Ale okej, okay, Bartek, powiedzmy, że było tak, jak mówisz. Nie znasz także, się. Także ten. Dobra, Bartek. Działa jako wabik, a ja dojadę do mety. Albo na odwrót może, nie! Bo łatwiej jest dojechać do mety, niż działać jako dobry wabik. Także to ja zadziałam jako powiem dobry tak, wabik. Zobaczymy od sytuacji. To będzie wabikiem, a to dobra, będzie... Dobra, bierz Hogatego, ja biorę Bartka. Spoko. O, ja guziczka bardzo chętnie przyjmę. No nie jest takie łatwe jak w Rocket League. Guziczek. Guzik. Tak, naprawdę to czemu radia nie mogę włączyć? No chyba, że wyczekamy na ten moment. No możecie wyczekać nie, sobie no, na ten moment, dobra. Naprawdę. Dobra, to wyczekamy. No okej, okay, spoczko, to wyczekamy sobie tutaj. A wy sobie jedźcie tam dalej, nie? Wciśnijcie F, bo coś chyba się ten... Nie, to nie działa. Zacięło się coś. No tak, właśnie się zacięło. Właśnie i czemu ty masz szybszy samochód? Chociaż nie wiem w sumie. Ej, Hogaty ci ucieka. Wiem, ups. Co się stało, Bartek? Chyba nie dojedzie do mety. Nieważne. Ja się też zaciąłem. Jadę tam do niego, ty zostań. Fuck, tylko ja muszę tutaj wykręcić teraz. No, ty go tutaj baituję. Ja innego zatrzymałem. A to nie jest na odwrót czasem, że on ciebie zatrzymał, Bartek? Ja go zatrzymałem, miał łatwiej. A to jest typical Bartek, wydupił się. Nie, ja tam jednego zatrzymałem, spoko. Tam z przodu masz łatwiej. Nie trafił do bramki, no była fajna okazja. Będę dał mi piechotę, jolo. Dobra, wyczuty. Cześć, guzik. Ale to tam go spróbuję mimo wszystko zabić, co nie? Żeby potem jasne z nim przyjechać. Ła? Przytrzymałem go. Okej, okay, to dobra. Nie jest złe przytrzymanko. Dobra, to nie do ciebie, guzik. Spoko. On nie jeździ na razie tutaj radę. Tak niemrawo. Dobra, wyczekamy. Ale mimo na wszystko. Tutaj, o, widzisz, tutaj mnie? On będzie tak się czaił centralnie teraz na mnie. On się będzie tu tak czaił. On się będzie tak bawił i czaił w tym momencie. Jak taki tygrys, który nie wie co zrobić z ofiarą. Taki najgorszy po prostu. Polak. Człowiek. No. Po prostu Polak. Ale jest tutaj za barierkami, o. Dwóch się rąbnęło. Nie wierzę. Boże. Co tu się dzieje?
A! Dobra. Jestem w najgorszym momencie tak naprawdę. No, na mosteczku. Na mosteczku. O, jest. Nie miałem co zrobić. Próbowałbym wodą pojechać, ale tam właśnie dużo wody było na dole. Nie, wodę byś utopił, utopiłbyś rower. Musiałbym jakoś inaczej jechać, a nie chciałem tamtędy też, także... Okej. Teraz powiem tak. Ja ci daję sytuację, a ty kury tak marnujesz ją, no. No on tutaj przytrzymuje przeciwnika, a ty... Tak, tak, Bartek przytrzymuje przeciwnika, a przecież... Ja zrąbałem, my bad. Właśnie, przepraszam. Przepraszam, to moja wina. Grać. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. Też nie potrafisz grać bez kitu. Piszcie w komentarzach, czy to też jest wasza wina. Nie wierzę w niego. Ja pierdzielę. Bogaty, to też moja wina. Jedziemy! Wody i jedzenia. Wolny jesteś. Chodź za mną, Bartek. Właśnie jesteś kurde, za mną. Wpadłeś na to samo sobie. Bartek znowu! Wolny jesteś, jedzie za mną, wolny jesteś. No. Ja na to samo w sumie. Chcesz mi się rozkręcić. No dalej jedziesz za mną, Bartek. Ja. Za nim. To są kolażówki. A czemu ty jedziesz? Why not? Czemu? Bo no, nie! No jeden versus trzy po prostu. Zachował tirem. 400 IQ po prostu teammate. No elo. Zachował tirem. Ja pierdzielę. Ciężarówką, halo. Ciężarówko, ja. Tynę. Konie są tu, daj się wykazać. Ale cisza, halo, mówcie coś. Skupieni. Ja się muszę skupić tutaj, bo jestem sam w tym momencie, także... Ty ze mną, halo. Nie widzę cię, Bartek. Jeżdżam. O, ja widzę, jak tam zjeżdża. Ja pojechałem za nimi na przełaj tylko po to, żeby Bartek mógł w końcu dojechać do was. Żeby trochę was zatrzymać. Spokojnie, to było wszystko planowane. Normalnie Na przejałbym. Dobra. Nie, halo. Oh, fuck! O, co się stało? Co jest? Damn. Ładnie to rozegrałem, nie? Co to jest? Znaczy ja też ładnie to rozegrałem, bo wróciłem na drogę. A, to nie. Nie zatrzymałem się tam nawet na sekundę. O Jezu, widzę, że go te. Uważaj, rozpędzony, uważaj. Rozpędzony prosto w stronę słońca. Coś tam bez końca! A pogoda w sumie z tym GTA. Bartek, czy dojedziesz tu dzisiaj? Dzisiaj może, zależy, która godzina jest. Będę robił to samo! Po prostu. Dobra, dojechałem, to tam. O nie, poza obszarem. Nie! Zrobił to! Pojechał do tej wody. Fuck! Ej nie! Dobra, po jednym zawodniku. No nie, bo mnie, tylko Damix. Bo mnie ta woda wciągnęła. Bo mnie to boli, rozumiesz? Bartek, no czy przyjdziesz mi tu pomóc? Damix, bo byśmy mogli go ten, dziabno. Łap to! Dobra, sam to wygram, Boże. Na piechotę. Aż. No, proszę bardzo. No, ja nie wiem, ja naprawdę w tym meczu... No, ja Bartka w ogóle nie widziałem, żeby cokolwiek zrobił teraz. Dałem tereny zielone. No ja też w ogóle... Bartek mnie nawet nie dotknął. No. A Guzik zrobił to, czego właśnie ja nie mogłem zrobić w tamtej rundzie i dlatego byłem skazany na porażkę. Ja myślałem, że mimo wszystko jest jednak taka woda... No właśnie, może jakbyś w jakimś dobrym miejscu wyskoczył. Ale tam nie było poza obszarem w pewnym momencie. Okej, dobra ludzie, myślę, że na tym sobie zakończymy dzisiejszą tutaj konkurencję, czyli rowerzyści versus ciężarówki. Jak widzicie, wygrała drużyna Hogaty i Bartek przed Guzikiem i Damixem. Także, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia i wpaść na kanały do chłopaków, które będą zawarte w opisie pod filmem. A dzisiaj grał ze mną Guzik. Grałem, elo. Bartek. Wszystko zgodnie z planem. Bartek oraz grałem? Damix. Grałem. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć. Bye. Eka.